drużyny Zawiszy, pan Mariusz Kuras, trener Elany Toruń, pan Dariusz Durda. No i prosimy na początek trenera drużyny gości o opinię o tym spotkaniu. A na pewno przyjechaliśmy tutaj zdobyć 3 punkty. Chcieliśmy powalczyć, chcieliśmy w miarę dobrze w tych ostatnich 2 meczach zakończyć sezon, który tak naprawdę jest dla nas nieudany, bo nie ma awansu i obojętnie jak to się skończy, to i tak będzie na duży minus. Natomiast co do meczu, to myślę, że no, graliśmy niezłe zawody, dobrą piłkę, mieliśmy sytuację, nie wykorzystaliśmy. Myślę, że sędzia nie musiał się od razu pokusić z czerwonej kartki i to, że zagwizdał problematyczny rzut karny, bo jeżeli ten był karny, to myślę, że przynajmniej jeden z tych sytuacji, która tam była, tam też można było się pokusić o to, żeby zagwizdać wapno. Ale mówię, oceniam to tak jak z ławki, jak zobaczę na kasecie, będę mądrzejszy i wtedy będę mógł w 100% powiedzieć, może nie w 100, ale w dużej ilości procentów, co o tym myślę. No mecz, myślę, że może nie był jakimś wielkim widowiskiem, nie było jakiegoś wielkiego szału, natomiast mieliśmy więcej sytuacji, więcej z gry, o 20 minuty graliśmy tak naprawdę 10 i zabrakło tego ostatniego podania, albo inaczej, jak było dobre podanie, to na przykład Marcin Sobczak nie trafił do bramki. Takie jest życie, jest remis, czekamy na ostatni mecz w środę. Dziękuję. No tak, nie zgadzam się z opinią tutaj przedmówcy, trenera. Ja mam zupełnie odmienne zdanie, jeśli chodzi o tę sytuację. Nie będę tego komentował. Chłopacy bardzo chcieli wyjść na to spotkanie i wygrać ten mecz i doliczyć 3 punkty nam niezbędne do utrzymania. Naprawdę zostawili kupę zdrowia na placu. Ja mówiłem im, że będzie bardzo ciężki bój i Zawisza jest takim niekonwencjonalnym zespołem, który właściwie może wygrywać z zespołami drugoligowymi i oczywiście przegrywać. Żałuję bardzo, że nie zawieszenie przed do pierwszej ligi, bo naprawdę tutaj kibicowałem tej drużynie i trenerowi Mariuszowi wejścia i awansu, bo tak jak Państwo wiecie, ja 10 lat spędziłem na Zawisze, więc tym bardziej mnie gdzieś tutaj serce by się rozgrzało. No ale taki jest futbol. Ja się cieszę tylko z tego, że w tej chwili futbol jest nieprzewidywalny, że każdy zespół, który wychodzi na plac, gra swoją piłkę, że nie można tego kupować, załatwiać, kombinować, wymyślać, tylko plac weryfikuje wszystkie tutaj rzeczy związane z futbolem. To jest właśnie w tym momencie piękne. Ja pamiętam czasy, gdzie właściwie Elana była skazana na pożarcie, bo nie miałaby na załatwianie pewnych nieformalnych rzeczy, więc teraz zupełnie się to odwróciło i jest naprawdę super. Dziękuję chłopakom za zaangażowanie, powalczyli naprawdę i zostawili wszystko to, co umieli dzisiaj na placu. Oczywiście nie mamy takiego potencjału jak Zawisza, ale staramy się bardzo ciułać punkty i mam nadzieję, że ten punkcik tutaj dopisany z meczu z Zawiszą będzie jakąś taką iskierką do tego utrzymania się, bo naprawdę zrobimy wszystko w Zielonej Górze, żeby gdzieś tam cieszyć się i radować z utrzymania. Dziękuję trenerowi tutaj za to, że ustawił zespół walczący, że nie mieli żadnych tutaj przeciwwskazań do tego, żeby odpuszczać. I dlatego jest futbol fajny, piękny, nieprzewidywalny i kochamy go i dziękuję za wszystko.